Dzisiejszy dzień to zadanie, wyzwanie, challenge. Ile znajdę kasy w ciągu 4 godzin? Wyzwanie szlachetne. Zobaczymy, ile będzie można wyciągnąć kasy po turystach, którzy smażyli się tutaj cały dzień. Mamy obecnie godzinę 18:13. Robimy challenge, który będzie trwał 4 godziny. Czyli kończymy nasze zadanie o godzinie 22:00, czyli na plaży nadmorskiej już będzie w miarę ciemno. Być może uda się nawet obejrzeć zachód słońca, bo klimat sprzyja, zobaczcie, jest piękna pogoda. Czyli co, ja włączam stoper, no i zasuwamy. Zobaczymy co i ile się uda znaleźć w przeciągu 4 godzin. A na rano już sobie też nastawiłem zegarek na 5:44, aby wyjść też na poszukiwania. Czas start. Jest piątaczek. Druga moneta to złotówka. Na oko zapalniczkę znalazłem, a miałem dzisiaj akurat kupić do podpalania butli, wrzucić na stan na busa. A tutaj patrzę, niespodzianka, działa? Działa. No i kolejna moneta. Zobaczcie sami, co to może być z takiego dołku. Obstawiajcie, co to za nominał. Ja podejrzewam, bo ja to widzę z bliska. Co to jest? Kolejny set. I kolejny sygnał. Na górze tym razem. Zobaczymy co to. Gdzie to jest? Czas na zgodzie. Czas. O, jest. Biło mi się między palce. Co to będzie? 10 groszy. Krótki sygnał, taki niepewny, ale zaciągnąłem sitem i wyciągnąłem. Zobaczcie, co tutaj jest. O, chodź. Chodź tutaj. O, tutaj stań. Oliwia, weź. O, tak, o. Dałgie. Dwa złote. O, tak, otrzymaj. Uśmiechać się. Podeszłem tutaj do tego boiska, do piłki siatkowej. Jak tutaj często chłopacy i dziewczyny grają, też mają kibiców, czyli jest to teoretycznie szansa na znalezienie paru drobnych monet. Pomysłowo sobie tutaj zaznaczyli końcówkę pola do gry w siatkę puszką od piwa, a tu na drugim końcu butelką po innym piwku. Gratuluję pomysłu. No, zobaczymy co tutaj będzie. Aż mi się nie chce wierzyć. Mam skówkę, zawieszkę, cholera wie co to, jak to tam zwał i od czego. Złoty element. I to tutaj, gdzie siatkarze grali. Obszukałem całe okolice, nie znalazłem nic więcej, tylko ten element. Pewnie grając w piłkę, ktoś zerwał, nie wiem, medalik, naszyjnik czy jakąś bransoletkę, cholera wie, i pozostał ten jeden złoty element, nie? No niesamowite. Cieszę się, że znalazłem złoto, jest to dosyć ciężki element. No i też to pokazuje, że
ten nasz detektor lubi złoto. No i intuicja też mnie nie myliła. Także lecimy dalej, bo czas leci. Mieją 2 godziny challenge'u. Trzeba się posilić. Mam nadzieję, że nie zdyskwalifikujecie mnie za nadużywanie środków niedozwolonych podczas rywalizacji sportowej. Natomiast tak na poważnie to spotkałem kolegę tutaj z okolicznej miejscowości, no i uraczył mnie tym oto trunkiem, bo widział, że jestem spocony i zabiegany. Także dziękuję koledze, a Wam życzę zdrówka. I kolejna moneta, 50 groszy. Teraz mam małą zagwozdkę, bo plan działania na początku był taki, że zostanę tutaj przy kutrach, gdzie są 2 kramy z jedzeniem i piciem, a nie będę szedł aż tak daleko na tamten główny ośrodek wypoczynkowy w Krynicy, gdzie jest największe skupisko ludzi. Tu mi zaczęły wychodzić monety i teraz zagwozdka, czy zostać tutaj, czy iść tam dalej, gdzie jest bardzo duże skupisko ludzi. Zaryzykowałem i przemieściłem się z miejsca, gdzie wychodziły monety, na główną plażę. Siedziała mi ona w głowie od początku dzisiejszych poszukiwań, natomiast na plaży, gdzie są kutry, miałem komfort przemiatania cewką, a tutaj zobaczcie, setki ludzi, ciężko będzie przemiatać cewką, a tym bardziej między nimi chodzić, bo to tak trochę też nieetyczne, no ale coś pomyślę, no jestem, to działam. Challenge, czas leci, działa. Zakończyłem challenge Krynica Morska 2021. Było ciężko, bo trzeba było troszkę pobiegać. No natomiast jest też fan, zabawa w tym wszystkim. Pełno osób kibicowało mi, widząc jak chodzę po plaży. Spotkałem znajomych. No po prostu wszystko na wesoło, nie? Jutro rano wstanę, zrobię podsumowanie całej tej akcji, która była dzisiaj przeprowadzana. Ja Was pożegnam, bo pomału dochodzę już do busa. Jestem mega zmęczony, ale oczywiście też zadowolony. 61 zł i 80 groszy to jest wynik challenge'u Krynica 2021. Czy to jest dużo, czy mało, ocencie sami. Natomiast były to bardzo aktywne 4 godziny chodzenia. Fakt, że przeprowadziłem kilka rozmów, czy to ze znajomymi, czy to z osobami, które zainteresowały się tym, co robię. Natomiast starałem się dać maksa z siebie. Bonusem do tego jest ten złoty element. No i oczywiście zapalniczka. W gratisie z ziemi wyszedł widelec. Także też go sobie zachowam, bo jest ciekawy jako formę pamiątki. 61 złoty 80 groszy. Zachęcam Was do tego, abyście sami spróbowali również robienia sobie takiego challenge'u. Być może
Są bogatsze plaże nadmorskie, być może ktoś będzie miał więcej szczęścia, także wynik będzie dużo lepszy, znajdzie więcej nominałów i satysfakcja będzie o tyle większa. Dziękuję za to, że obejrzeliście mój filmik, poświęciliście troszkę swojego czasu. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, komentowania i lajkowania.